Witajcie. Zastanawiacie się pewno, dlaczego w nazwie filmiku jest ojców. Otóż właśnie kończy mi się urlop. To jest bardzo smutne wydarzenie. Spędziliśmy część tego urlopu w Ojcowie. Ojców jest wsią, która znajduje się, jak czytamy na Wikipedii, w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Skała, na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w Dolinie Prądnika, na szlaku Orli Gniazd. Prawdopodobnie niewiele wam to mówi, chyba że mieszkacie w Krakowie albo w okolicach, albo byliście już w Ojcowie. W każdym razie, w czasie naszego pobytu tam, pomyślałem sobie, a jakbym tak zaczął nagrywać? Witajcie, a może raczej dzień dobry, bo jestem w tej chwili na szlaku. A na szlaku mówi się dzień dobry. Nie będę za bardzo pokazywał na siebie, nie będę też za bardzo patrzył w obiektyw, gdyż schodzę w tej chwili po czymś takim. I nie chciałbym się potknąć, więc będę wam pokazywał bardziej otoczenie. Tą kamerę, po prostu aparat, który miałem ze sobą i zaczął nagrywać. No cóż, nie było to do końca przemyślane, gdyż nie miałem ani sprzętu do nagrywania dźwięku dobrego, ani żadnej stabilizacji dla tej kamery. A ten niestety jest aparat, który bardzo dobrze nagrywa w miejscu, ale ja niestety z nim chodziłem i nagrywałem, więc to nie było najlepsze. Znajdujemy się w Ojcowie, a właściwie to niedaleko minęliśmy Sąsbów. Jesteśmy na wycieczce. Jeżeli macie dosyć szlaków, takich, które są zapchane turystami, jak to zwykle można zobaczyć w Zakopanem, to myślę, że tutaj jest to miła alternatywa w Ojcowie. Jak widzicie, na szlaku żółtym nie ma ludzi w ogóle praktycznie poza nami. A poza tym bardzo szybko zaczęło mi się kończyć miejsce na karcie pamięci. Więc potem musiałem przejść na niższą rozdzielczość nagrywania. A ostatecznie jestem zmuszony do tego, aby w domu w tej chwili dograć tego typu wstęp do tego filmiku, który właśnie oglądacie w tej chwili. Wstęp, no i tam jeszcze parę komentarzy w miejscu. Czemu o tym mówię? Bo Ojców jest całkiem spoko miejscem na jakieś 2 dni. Nie na dłużej. Jeżeli pojedziecie tam na dłużej, to będziecie się nudzić. To jest wieś, która ma 200 osób, tam mieszka, niewiele więcej. Parę domów dosłownie. Jest tam parę szlaków i parę fajnych rzeczy do zobaczenia. Jeżeli na przykład kojarzycie taką wielką skałę, która się nazywa Maczuga Herkulesa, to właśnie tam się znajduje. Doszliśmy do drogi. I tutaj już się zrobiło dużo samochodów, ale za to mamy jedną z tych takich rzeczy, o których uczą na geografii. Mianowicie Maczuga Herkulesa, albo już nie. No myślę, że nadal uczą. Jak widzicie. I tak, byliśmy tam właściwie 4 dni, tylko że jednego dnia rano żeśmy już wyjeżdżali, jednego dnia przyjechaliśmy koło godziny tam 17 czy jakoś tak. Tego dnia pobiegliśmy sobie do jaskini Łokietka. Jest to jaskinia, która tak się nazywa, gdyż krąży taka legenda, że tam się chował przed bodajże Czechami Łokietek, ale nie ma żadnego potwierdzenia tej legendy. On się tam niby schował za jakąś tam... Tam była taka pajęczyna wielka w wejściu do tej jaskini. On się tam zobaczył tę pajęczynę i pomyślał, że tam nie będą go szukać, jeżeli nie zerwie tej pajęczyny, więc tam się dostali innym wejściem. Jakimś tam opuścili się na linach do tej jaskini i potem jak tam prześladowcy go gonili, to... Nie ma żadnych w ogóle potwierdzeń, że on tam naprawdę był, są tylko takie domysły, ale legenda. Jaskinia Łokietka. W jaskini Łokietka zrobiłem tylko kilka zdjęć, nie nagrywałem żadnego wideo, ale właściwie na tym się skończył nasz jakby ten dzień przyjazdowy. No i potem był już ten dzień, właściwie dzień pierwszy, w którym ruszyliśmy sobie na szlak. Szlak miał mieć 18 km. Okazało się, że zrobiliśmy jakieś 25 tego dnia pieszo. Ale nie będę może wyprzedzał biegu wypadków. Więc tak, w pewnym momencie idąc sobie tym szlakiem po jakichś paru kilometrach i 2 godzinach włączyłem kamerę. Można sobie tu pochodzić. Dzisiaj jest niezbyt ciepło akurat. Pogoda jest taka, ale wystarczająco ciepło, żeby chodzić. Co tu można zobaczyć? Nie jest to raczej tak jak Zakopane, gdzie można pojechać i przez tydzień łazić po szlakach. To jest raczej taka okolica, do której można przyjechać na 2-3 dni, ale jest tutaj parę rzeczy do zobaczenia, jakiś zamek. Może później go nagram, żebyście go zobaczyli, jak on wygląda. Jest tutaj odrobinę szlaków, ale to są dosłownie szlaki do przejścia w 1, max 2 dni. Jest też troszeczkę jakichś jaskiń do zobaczenia. W jednej już byliśmy, nie nagrałem jej co prawda, ale może jeszcze do jednej wejdziemy. Tylko boję się, że nie będzie tam nic widać, gdyż nie mam lampy do aparatu, żeby sobie poświecić. Jak widzicie, wstrząsy straszliwe. Jakość dźwięku nie najlepsza, bo nie miałem nic do nagrywania. Nagrywałem tym czymś tutaj, co jest wbudowane w aparat. Tyle. No i tak, oczywiście jesteśmy świetnie przygotowani, mamy nieodpowiednie buty.
zupełnie nieodpowiednie buty. Nie w takich butach, nie idzie się w górę, ale przyjechaliśmy tylko na dwa dni i uznaliśmy, że pewno będzie tu płasko. Wcale płasko nie jest, ale chociaż jak porównać to do Zakopanego, to jest całkiem płasko. No i tak, jak widzicie, całkiem ładnie. Będę nagrywał też jeszcze inne miejsca. Idziemy już w tej chwili od... Ile czasu idziemy? 2 godziny. Nie więcej? Dosyć późno włączyłem Endomondo, ale możecie zobaczyć, że mamy 6 km. Tak naprawdę zrobiliśmy, zbliżamy się chyba już do, nie wiem, 10. Na pewno mamy ponad 8. Zresztą tutaj, mówię, idziemy ponad 2 godziny. Włączyłem to Endomondo, zawsze zapominam, żeby włączyć. Właśnie, czy nie zgubiliśmy przypadkiem szlaku? Ze szlakami jest tutaj tak, że one są nie najgorzej oznaczone, ale nie są super oznaczone. Dobra, zejdźmy tutaj, może tutaj będzie oznaczony szlak. Dobra, jest. Jest. Idziemy w prawo. W lewo to podejrzewam jest dla tych, którzy stamtąd przyszli. A teraz dojdziemy do asfaltowej drogi. Jest asfaltowa droga. Jak widzicie, tu jest oznaczenie. No ale kawałek dalej zeszliśmy i doszliśmy wreszcie do czegoś, co się nazywało Pieskowa Skała. Na Pieskowej Skale znajduje się zamek. Przed koło tego zamku zaraz jest maczuga Herkulesa. Zresztą możecie tutaj zaraz zobaczyć. O. A tam jest dalej chyba zamek na Pieskowej Skale. Zaraz to się okaże. Jak zawsze trzeba mieć ze sobą przewodniki na to. Maczuga Herkulesa. Jezu, tu? Tu prowadzi szlak? No dobra. Jaki ciasny szlak. To jest szlakiem dojście. Być może jest takie, że podjeżdżasz samochodem i wchodzisz. No po całą maczugę można podejść. To jest Ojców i okoliczne szlaki. Tu mniej więcej znajduje się Ojców. Pierwszego dnia poszliśmy szlakiem żółtym, tak. Poszliśmy szlakiem żółtym tu, tędy, aż do Pieskowej Skały. Troszkę tu ślisko. Nie ma tak jak wspinaczka pierwszoosobowo. Ale z drugiej strony, czy są takie programy w telewizji, które by w ten sposób pokazywały to, co się zwiedza? Co robisz? Być może. A tu nagle pełno ludzi. A to jest prawdopodobnie zamek na Pieskowej Skale. Pieskowej. Tak będzie zagrać legenda, że... że jakaś kobieta była tam uwięziona i jakiś pies jej przynosił jedzenie. Dzięki temu przeżyła. Tak, przeczytałem w przewodniku. Zamek na Pieskowej Skale, nie Pieskowej, Pieskowej. Jest taka pewna legenda tutaj związana z tym. Przewodnik. Możemy w nim wyczytać, że z nazwą Pieskowa Skała związana jest miejscowa legenda. Tak właśnie to powiedziałem. W baszcie zamku na skale Dorodce została uwięziona i skazana na śmierć głodową jedna z córek Tęczyńskich. Zakochana w luniście dziewczyna siłą została wydana za mąż za starego zaprzańca.
pana na zamku w Dolinie Prądnika. Wkrótce jednak przybył po nią przebrany w habicie kochanek i razem zbiegli. Nie uciekli daleko. Schwytani przez służbę zamkową, srogo przez męża niewiasty zostali ukarani. Młodzieniec zginął na stoku góry, wleczony końmi, a niewierną żonę zamknięto w baszcie zamkowej. Od głodowej śmierci uchronił ją jej ukochany piesek, który wspinając się po skale przyniósł jej kawałki swego jedzenia. Na pamiątkę tej niebywałej okoliczności zamek zaczęto nazywać pieskową skałą. Kobita po prostu siedziała tam zamknięta i żarła psie żarcie. Dlatego pieskowa skała. Ha!